Witam imperialistów, tutaj Lukas w trzeciej wojnie o Anglię. Tak, już przeczekałem ten cały okres, bo w zasadzie już tutaj zaczyna być dość nudnawo. Więc jak widzicie, kolonizacja poszła dalej, kropki poszły jeszcze dalej, wszystko idzie w dobrym kierunku. Tutaj już nam został taki mały obszar, tutaj kolonizowałem, wydając praktycznie 300 tam dolców na miesiąc, więc zresztą nasz przychód też już jest całkiem niezły. Widać, że produkcja, handel, złoto całkiem nieźle nam się to prezentuje. Mógłbym jeszcze zarabiać około 80 dukatów dodatkowo ze Spoils of War za plądrowanie Genui oraz tego Lubeki. No ale tam za dużo krajów mnie przez to nie lubiło, więc zrezygnowałem z tego. I myślę, że nam to nie będzie potrzebne. Dobra, teraz toczymy wojnę z Austrią i jej sojusznikami. Po naszej stronie jest Francja. Tutaj trochę tego jest i w sumie ta Rzeczpospolita mnie trochę martwi, bo ona jest Aragoniem, ale zobaczymy, jak to nam się tutaj zaprezentuje. Ja i tak się głównie na początku skupiam oczywiście na Wyspach Brytyjskich, żeby tutaj wszystko od nich przejąć jak najszybciej. Czekajcie, jak to nasze te armie się prezentują. Nawet chyba jedna bitwa była z tego, co widzę, bo się wycofują, a nie pamiętam, żeby musiał mi jakoś uciec. Nieważne w sumie. No to będzie druga bitwa. Nie, dorwiemy ich chyba. Musiałbym czasy sprawdzić. A to może lepiej poczekajmy, żeby nam się większy stack tu zebrał. A oni też uciekną daleko. No dobra, to jak uciekną, to uciekną. My sobie tu stajemy na tym forcie, obrężemy go. W sumie też przydałoby się teraz jak najwięcej tej Anglii tutaj pocisnąć. Dlaczego nie mogę traktować takiego małego gówna jako buntowników? Jest naprawdę upierdliwe. Dajcie mi tutaj kolejnego generała. On mi się tym nie chce zajmować. Hunt Intercept Fleets. Myślę, że zrobimy tutaj. Mamy 190 ciężkich okrętów. Myślę, że wystarczy na cokolwiek, co będzie miała Anglia. Więc się tutaj możemy tym pobawić trochę. Co, na Londyn lecą? No tu ich akurat jeszcze dorwę. I mamy zwyczajowo też imperializm Cassius Belli, więc będą musiał Wiedeń zająć ponownie. No niestety Niderlandy nie dołączą, bo toczą wojnę z Ottomanami. A nie wiem, jak długo by ta wojna potrwała, więc tutaj nie chciało mi się czekać. Wiedeń cały czas ma poziom fortu szóstkowy, no ale myślę, że damy sobie tutaj radę spoko... Ej, ale ich cisną ostro, Osmanów. A, jeszcze informacja co do serii Multi, tak, bo dużo mnie osób o to pyta. Multi będzie, nagrywaliśmy akurat ją wczoraj, z waszej perspektywy. I będzie w odcinek pierwszy w sobotę, bo tam ktoś nie mógł od razu uploadować, dlatego nie będzie go w piątek, ale będzie w sobotę. No i mam nagrane na razie znowu 5 odcinków. Myślę, że tym razem będzie jeszcze jedna sesja nagraniowa w niedzielę i będziemy kończyli tą serię. Potem coś tam kolejnego będziemy grali, no ponoć ten hoj ma być, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy będę uczestniczył w tej serii, bo mam kilka innych planów. A w hoju się za dobrze nie czuję. A jak chłopaki chcą sobie zagrać, to akurat może 2 na 2 byłoby fajnie. No już zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Co, może mnie przekonają. Czekaj, coś straciłem, ale... Nie, czy wygrałem? Nieważne. W sumie za szybko to klikam. No, mają trochę tu tych armii. A, to chyba ta flota właśnie coś zdobyła, bo skoro ma jeden statek. No, ale to już będzie morze przybrzeżne, to nie będziemy musieli się niczym martwić. Tutaj był chyba generał. Gdzie ty jesteś? Trzecia armia. To tutaj jest ten generał z Wando Siege, tak? Tak. No i na szczęście też mogę tu mnie stać po prostu na dość dużą rekrutację najmłodszych, więc nie muszę się tym w najmniejszym stopniu przejmować. No, widzę, że będę musiał odmienić tutaj wojska, żeby ewentualnie wesprzeć atak.
To jest piękne, że mnie stać na utrzymywanie armii. Nie dość, że mam ponad limit. Ej, znowu mogę statki dobudować. Ja nie mogę. Raz, dwa. Raz, dwa. Bo dopiero miałem już... Mamy 870 okrętów, nie? To jest trochę chore. Dobra, nie będzie. To wszystko przez to tutaj... podbijanie. O, o, są na forcie, to może ich dorwę. Weźmy speeda. Popatrzmy tutaj, jak tutaj w Francji leci wojna. W sumie jest ciekawsze niż to chyba, co u mnie się dzieje. Osmani dostali koalicję świata. Osmani toczą wojnę z dość sporą ilością krajów. Widać, że imperialistyczny kraj, tylko trochę źle to rozegrał. Bo wiecie, no... Koalicję się bierze wtedy, kiedy się jest na nią gotowym, oni tu ewidentnie dali dupy. Dobra, forty, czekajcie. Mam dwa zadziała. Tu mam tu aż tak mało dział? Ile tu mam dział? Rzeczywiście, cholera, nie mało dział tu mam. To jest armia z działami. Zdzielmy to, żeby za dużo nam tu nie stało. Jeszcze może być tutaj opcja taka, że będziemy tutaj atakowani, ale raczej wątpię w to. 1000, naprawdę. Stabilność mam na maksa. Musimy development zwiększyć w takim razie. Raz, dwa, raz, dwa. Nie patrzę, jakieś takie prowincje, co można łatwo skończyć. Dobra, niech będzie. Gincie! O nie, co to? Okej. Chodźmy, zdobędziemy ich stolicę. Trochę mi to zajmie, obleganie. A to już jest taki moment kończenia wojny. A dobra, niech sobie w sumie się tu desantują. Francja dzielnie się broni. W Paryżu. Czekaj, gdzie mam postać? Tutaj ma jeszcze wojsko. Rzeczpospolitą będę mógł osobno spisować. Dużo będzie tych krajów, z którymi będę mógł osobno spisować. Więc ewentualnie Francja się podda gdzieś tam, a ja będę musiał znowu wziąć ich na przetrzymanie. Oh. To musi paść. To musi paść i wtedy zniszczymy te 70 tysięcy wojska. Ewentualnie może bym zrobił sobie te baraki do limitu armii. Mamy trochę tej kasy. Mógłbym sobie większą armię zrekrutować i nie płaciłbym aż tyle za posiadanie armii ponad limit. Boże, budynki. Gdzie ja to mogę postawić jeszcze, bo nie wszędzie będę mógł. Dwa punkty, cztery punkty korupcji sobie weźmiemy. Postawimy to. Żeby mieć te, po prostu więcej tych budynków. To powinienem jeszcze produkcję pobustować. Ale już mi się nie chce. Zróbmy sobie tak, żeby mieć większą armię. Dobra, to zdobyte. Wyjebiście. Tu mi nie naprawia okrętów? No, naprawia. Intercept enemy fleets tutaj. Nie polują na nich.
Gincie! No i wyrąbisty stackwipe. Tak to powinno się robić. I idziemy dalej, bo nie muszę o nich pamiętać. Kierujmy naszą 100-tysięczną armię. No może dam tutaj jego generała z 2 punktami do siege'a. No, on jest tutaj, to nie mogę go zabrać. Tam jest 57, to nie musimy się jakoś martwić o to. Tak. Dajmy im też armaty. W sumie przydałoby się więcej armat nam zbudować, ale nic chyba na to nie poradzę. W sumie jak sobie taka armia bez armat poradzi? Kolejne 2 ciężkie okręty na dno idą. Nie fajnie. Skonsolidujmy regimenty. To Szkoci by im dali w pierdol. Już jak my przybyliśmy, to już w ogóle nie mają nic do gadania. No, ładny stackwipe poszedł. No, Francja niestety. Widzę, że tu toczy ciężkie boje. Ale my nie mamy za bardzo jak inaczej tych zrobić. Ewentualnie mógłbym, wiesz jeszcze jak tutaj sobie to zrobić? Bym mógł, kurka, porekrutować tu najmusów dużo. Zrobimy taki korpus najemny do po prostu szturmowania, nie? Co ja się będę? Będziemy szturmowali najmusami. Jak mi się to zrobi, po 5 jednostek. Tu już jest taka trochę ekstrawagancja, że tak powiem. Jeszcze Siege Ability sobie zwiększmy, wyjebiście. Bo w sumie muszę jak najszybciej też Francji tutaj pomóc, żeby zmęczyć te kraje wojną i na przykład z Rzeczpospolitą wziąć pokój, żeby tutaj się nie musieć z nimi męczyć. Muszę jak najszybciej to zrobić, żeby zacząć tutaj desantować te wojska. W sumie możemy tutaj też przewieźć. Nie, no te zostawimy, niech tutaj zostaną. Nie chce mi się tym zajmować w ogóle. Nie wiem, spróbujmy, może się uda samym transportowcem tym razem dopłynąć bez straty okrętów. Może, zobaczymy. Excellent, kolejna kolonia. Po prostu masakrę. Cześć, jak w tej naszej grze z Wotanem, gdzie on był od ekonomii, a ja byłem od całej reszty. Okej, was wyjmujemy. Ewentualnie mogę też najmusów stąd dać. 11 też niech mu dojdą tutaj. Teraz... A, już zdobyłem! Jakie ma plany, ambicje miałem. Widzicie, wojsko do szturmu przyszło, forteca sama padła. No to leć mi teraz tutaj. Chyba, że mogę też tu już szturmować. Nie mogę, byśmy potrzebowali też czegoś, żeby nam zrobiło wall breach'a. Czyli armat potrzebujemy ogólnie, rzecz ujmując. Tą armię zaraz stąd zdejmiemy. Jak zdobędziemy wyspy, to już nie będę musiał się w ogóle nimi przejmować. To jest w sumie najważniejsze.
Stańcie tu. Was podzielimy. Teraz na mniejsze oddziały. No, Francja tutaj. Nie szczególnie wygląda. Że tu spisać, to by musiał się w Rzeczpospolitej zdesantować, a ona może fortów nie ma dobrych. Ej, tak zrobi, zdesantuje się w Rzeczpospolitej i ją wtedy wyłączy z wojny. Bardzo szybko. I tak samo bym potem mógł na przykład w Rzymie się zdesantować i szybko go z wojny wyłączyć. I chyba tak zrobię. Żeby się nie męczyć tak bardzo z tą Austrią. I wtedy niech... po prostu mi Francja sama toczy tą wojnę z całą resztą. Dobra, co tutaj widzę, że są gdzieś, muszę dodać te prowincje. Upierdliwe wręcz, że tak powiem. Gdziekolwiek. Gdybym się Wall Bridge zrobił, to już bym to atak szturmował. Najmusami. Oczywiście. Też sobie tą flotę naszą używać do... Niech sobie tu stanie i blokuje. Chyba, że nie mogę, że przez to, że tu piechoty nie mam. Czekajcie, bo to też może być też tego powód. Oczywiście. A najmusy mi się niech... Najmusy niech mi się po prostu odnawiają. Od tego są w końcu, nie? Co to warto zapamiętania, bo nigdy tak nie rozdzielałem armii, więc nie wiedziałem, czy tak się dzieje. Zawsze miałem jednak tą piechotę w armii. Wy do oblegania. Ej, to oni też biorą udział w szturmach? Że tyle manpowera straciłem? No dobra, no przynajmniej teraz się trochę go odnowi. No stack web poszedł, wyjebiście. Okej, tak, tak. Kip, kogokolwiek tam mam. Olać to. Też niech mi się tutaj ta armia odnawia. No, lądujesz. Byśmy mieli całą Irlandię. Ewentualnie mógłbym tu w sumie zostawić... nie, ja tu nie mogę... O, czekajcie, Papal State może już spisuje. Nawet mogę... Nie, weźmy White Piece'a. Niech spada po prostu stąd. Commonwealth, Memmingen. Tier jest na low. Może nie. Kto jest jeszcze? Anglia na low. Na Anglii muszę zostawić ze 40 tysięcy wojska. A resztę mogę spokojnie stąd zabrać. No teraz bym na Polsce zaczął desant. W takim razie. Czekajcie, teraz tu pozostawię. Zajmijmy też tutaj to. No. Wracaj na statek i tu. Znowu nie wygrali mi głosowania, co za typy. Czekajcie, co to jest za flota druga? A nie, bo to piechotę mi pokazywało też jako... Dobra, nieważne. No, już pewnie będzie można to szturmować. Albo i nie.
Dobra, to by było zrobione. Może połączmy te floty na razie. Papal State wszedł w koalicję z Common, znaczy w sojusz z Commonwealthem, jakby to kogokolwiek obchodziło. Po prostu wylądujemy, pójdziemy od razu na Warszawę. W sumie od razu bym tą armię całą zabrał stąd. Dajcie, tutaj jest jeszcze tak, żeby mieć ze 100 tysięcy i pójdziemy od razu. Ślimy tutaj 20, żeby wspomóc Szkotów. No naprawdę, murów jeszcze nie wywaliliśmy w kosmos. Ech, upierdliwa ta rzecz. No i wyjebiście. Bardzo mnie to cieszy. Ładujemy się na okręty. Płyniemy od razu do Polski! Fucking shit. Okej, tutaj mają forty. Nie mają tylko na stolicy. Fuck, to by trzeba byłoby jakoś przejść. Jakby od tyłu tu przejść. Przez Osmanów nie dostanę przejścia, bo nie ma ty. No ale może będzie jakiś military access, nie wiem. Ewentualnie zdobędziemy. Bym musiał zdobyć ten fort i byśmy przeszli. Ewentualnie ten też, nie wiem. Bym tu musiał ewentualnie się wylądować i tu iść. Cześć Polska! I robimy to, co mi bardzo często WB robiło. Robimy desant na tyłach. A co? A, bo ja nie mam pewnie instytucji. Ja już wszystko mam przyjęte. Jak z technologią stoimy? Dobra, head of time. Trudno. Już mi się nie chce. Medium Francja może mi zaraz spisować i będę musiał sam się męczyć z tą, z tym głupim badziewiem zwanym Austrią. Czekajcie, ma jakbym im kasę dał na rekrutację wojska? Send gift. Może mają jakieś te problemy, nie? Zobaczymy. Ja w każdym bądź razie zawsze mogę sobie wziąć pożyczkę potem. Jest jakaś droga na to? Ej, dałoby się przejść. O, akurat tu mają czwórkowy fort, wyjebiście. Mamy dwa do Siege'a, no to nie giną. Co? O Boże, wyminęli mnie. O, to ja będę teraz całe wieki odbijał. A trudno. Nie widzę, żeby robił jakiejś masowej rekrutacji Francja. No, szturm. No bez jaj, tylko 2000 obrońców. Nie róbcie se. Ostróda zdobyta. I droga na Warszawę otwarta! Warszawa się nie będzie bronić. A jak im zdobędziemy stolicę, to już w zasadzie jest po wojnie. Pomoże. Myślę, że też może już zacząć pisować. Ale niedługo. I pomoże, to też byśmy mogli tu wylądować im bezpośrednio na stolicy. Szósty poziom to nie jest źle. I wyłączymy je bezpośrednio z tej wojny. Tak, wiem, zapomniałem o tamtym wojsku, ale tak mi się nie chce. Dobra, bunty to już coś, czymś trzeba się zająć. Tak, i po to was tutaj zostawiłem. Tutaj. Dobra, niech odbiją mi to. Nie wiem, gdzie jest ta armia. A, tutaj chodzi obok, dobra. Jakieś badziewia zdobywają, nic nie warte.
No! Przecież to wstyd! 100 tysięcy stoi! Broni tego 800 ludzi! Przecież to powinnośmy roznieść miasto na strzępy, no. Dobra, Warszawa zdobyta, poddajcie się. Polsko, poddaj się, Warszawa zdobyta, płonie. Dziękuję, tylko pamiętajmy, żebym nie dostał czarnej flagi, więc wróćmy najpierw na okręty. Okej, okay, okręty płyną tutaj. Commonwealth for Peace. Lądujemy. Cześć, Pomorze! Słyszałem, że masz ładną stolicę o tej porze roku. No, Francja może da sobie radę teraz. Papal State już też spisowałem, to kto mi został? Nie, no, tylko Pomorze. O tym Memmingena nie wiem, gdzie jest. Chociaż to Pomorze może już też bym mogło spisować. Tak. Tylko, że tutaj akurat chyba jak zejdę im ze stolicy, to spada. Dobra, White Peace poszedł. Memmingen, gdzie jesteś? Jakieś jednoprowincjonalne badziewie. Czyli raczej mnie nie interesuje. Czyli lądujemy naszym wojskiem tutaj. Będziemy teraz wspomagali naszych sojuszników wielkich. O, Blitz Spy Network zrobię? Czy już to robię cały czas? Bo tutaj nie to okienko mam, średnio widziałem. Zrobimy teraz wielki desant we Francji. I ruszamy. Tutaj, na Wiedeń wprost. Po prostu na Wiedeń. Nie będę się też jakoś z tym cackał. Co dzieje? Muszę wylądować na Pomorzu. No dobra, no to wracamy. A, bo Pomorze jeszcze jakąś wojnę ma głupią inną. Dobra. No dobra, już nie mam w ten sposób przejścia tutaj. A nie. Dobra, ci są tu jakoś. Nie, no nie mówcie, żeby było szybciej tu zdesantować, żeby flota tu przepłynęła i żebym mógł ją tu zdesantować. No co za pojebane. Chodźmy, widzę, że mam jakieś bunty. Oni mi chyba stolicę zdobyli. Nie, stolica jest tutaj. Jedyny mój fort, tak naprawdę rozwinięty. No i ładnie, Francja się wbija. Jak się dostali kopa, teraz pewnie mają całą swoją armię, to są najemnicy. No, duża część ich armii to najemnicy. Nie ukrywajmy tego, że zafinansowaliśmy to moje nieróbstwo. Bo jak bot atakuje, to znaczy, że mi się naprawdę nie chce. Francja, głupia papa, spisowała. No nie! Nie, tego mają 108 tysięcy. Czyli to nie będzie łatwe. Trzeba będzie tutaj przejść też i również tą armię. My tutaj pójdziemy z 100 tysiącami stanąć na Wiedeń. Mam nadzieję, że to wystarczy. No, powera to pewnie tracę dość sporo, ale też niech się odnawia. Nie jest najgorzej, jeżeli mam być szczery. No bo jednak zastąpiliśmy dość sporą część naszej armii po prostu najmusami. Ja płacę za nich, za ich umieranie, więc wiecie, no. Oni za to pieniądze dostają, nie narzekajcie. USA, coś zrobiłem znowu, odbiłem coś. Potraktujmy ich jako najemników, znaczy jak buntowników. Oj, nie odbiłem tego w końcu, no trudno.
No a teraz ich naprawdę dość sporo szarpnę. Dobra, widzę, że Memmingen też mogę już spisować. I potem znowu to Brunei będzie takim upierdliwym krajem. No ale przynajmniej tym razem dość wcześnie zdobywam Wiedeń. Wtedy było po 10 latach zdobywałem Wiedeń, a teraz może uda mi się to po 5 latach wojny zdobyć. Jeśli będzie dało, to też będę szturmował, bo mi się nie chce czekać. Lost! No! We have win, won. A może ich spróbuję tu dorwać gdzieś. Weźmy tutaj do odbijania tego. Okej, to chodźmy tutaj, stańmy. Po prostu ich zablokujmy. Boże, jaki hugowy stack. Przynajmniej o tym nie wspomnę. No, potem tu użył ósemka, tu szóstka, tu ósemka. No to już dłużej potrwają te siege kolejne. No niestety to Brunei jest też takim krajem tutaj, który nam brudzi dość bardzo. Bo nikt komuś się nie chce z tym walczyć. To jest jakieś zadupie. Nawet mi się tam wojska nie chce wysłać, szczerze mówiąc. A wy co, wy spisowaliście beze mnie? No to szmaty. Dajesz, daj mi to szturmować. Dobra, Wiedeń upadł. Lecimy dalej. O Boże, jakie to jest fajne, jak mogę sobie tak zaszturmować, niczym się nie muszę przejmować. Mam kupę czasu i po prostu mogę sobie poszturmować na wesoło. Kolejna forteca. Memmingen, dobra, spadaj. Dobra, ale myślę, że koniec tej wojny trzeciej. O Anglii zobaczymy jeszcze w kolejnym odcinku. To dzięki wam dzisiaj za oglądanie. No i widzimy się następnym razem. Hej!